I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. W ostatnim odcinku zdobyliśmy, pomagając jak się ten frajer nazywał, Ulfeinowi, zdobyliśmy Combat Lore. Combat Lore działa w ten sposób, że jest to... Nie będę raczej tego stosować, ponieważ nie jest to konieczne. Jest to coś, to jest ulepszenie do naszej broni. Działa w taki sposób. Zwiększa doświadczenie zdobywane przez naszą broń w trakcie walki i zwiększa poziom zbroi naszej, no naszej zbroi. Tak więc jesteśmy wytrzymalci i więcej expa zdobywamy, natomiast nie jest to takie konieczne, powiem szczerze. Nic wyjątkowego. Jakieś sekrety, coś tu. Teraz będziemy iść na walkę z Grieverem. Tutaj nie ma falling damage. Okej, no dobra. Lećmy, lećmy. Nieźle objechaliśmy w poprzednim odcinku Ulfeina na walce. Kto więcej gołębi zabije, czyli aniołów. 3500 runa. Słodko. Dobra, nie będę się bawić, normalnie będę tak daszować. The Hollows! Jej! Coś tam się świeci. Dobra. Nie jestem pewien, czy tutaj raczej nie ma właśnie Volgryma. Na nasze nieszczęście. Co to jest? To jest Pstrykuś! To jest Griever! Nakurwiać! Dobrze. Tego nie ma jak uniknąć. Dobra. O, pocisk jeszcze w plecy. Griever, jak widzicie, jest takim wielkim, dziwnym krabem. I to jest jeszcze ona. Frajer. Nakurwianie z tego jest zajebiste. Dobra, więcej mi się to nie przyda. Niestety strasznie dużo życia straciliśmy na walce z tym, bo nie mieliśmy możliwości unikania tego laseru. Wierzcie mi, naprawdę nie da się tego unikać. Miau. 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 Łe, nie obudzi się. Dobra. Co tu mamy? Żydko. O, czekajcie, czekajcie. Wracam się już natychmiast. Nie krzyczcie na mnie, bo tam jak się pójdzie na górę, to się pójdzie na górę. Super, co? Tutaj. O właśnie. Tutaj jest taki secret, ale tutaj jest jeszcze kasa. Ja wolałem ją najpierw zdobyć. Dobra.
Dobra. I tutaj teraz. Hopla. Ach. Jezu, złapałem się, o dziwo. No. Co ty robisz? No co ty robisz? Ps. Morda mu się zgliczowała czy coś. Okej. Okay. Jak widzicie, dużo jest właśnie tych kryształów do rozwalania. A to przez to, że... O! Są małe griwerątka. Frajerstwa jedne. A jak to się to robiło? Tu na dół na pewno trzeba było zejść. To jest spoko! Niszczenie grawitacji. Chuj z waszą grawitacją, muszę naładować. Dobra. No kurwa. Co się stało z dźwiękiem? Co się stało z dźwiękiem? Czemu? Mogę wiedzieć, czemu dźwięk tak się zjebał? Okej, nie będę nawet wnikać do... Pewną grą uznaję, że dalej jestem pod wodą, jakby kamerką czy czymś tam. Secret 2012 na metrze pisze. Proszę bardzo. Nie no, tu go powinien nawet słyszeć. Co się dzieje? Popsiułem. Popsiułem go. Znaczy w jakiś sposób go słychać, ale tak bardzo dziwnie. Pod wodą jakąś czy coś. Co się dzieje się, no? Nie wiem. Najwyraźniej ten odcinek będzie miał takiego dziwnego glitcha. Kurwa, co jest? Wiecie co? Kurwa. No, 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 no. Continue. Co jest? Czemu tak się dzieje? Co to za rzeczy są? O jest! Co? Wiecie co? Ja włączę grę na nowo i po prostu wrócę do tamtego miejsca, dobra? Okej, naprawiłem tego dziwnego gzymsa. Teraz już jest dźwięk normalny. Tutaj jest przełączone wszystko. Cza, 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 cza. Ha. Aha, rozumiem, co mam zrobić. Nie podpaliło mnie to. Bieda. Już się bałem, że znowu to się stanie. Dobra, tak, tutaj. I ten. I ten. Dobrze, tutaj dwa razy poszło. I teraz... stąd. Dobrze. I teraz stamtąd, stamtąd. Ale stamtąd muszę jakoś inaczej dostać się. Tak jakoś. Nie mogę tego dosięgnąć! Żeż w pytę jeża, no. Dupa jeża.
Kurde. Ach. Sekrety, sekrety. Idź mnie stąd z tą wichurą. No, opla. Coś tutaj muszę jakoś przejść. A no tak, jest lina. Łapę cię. Klup. Łapę cię. Klup. Hopla. Klup. Klup, klup. Dobra. Ui. Hopla. Dobra. Teraz. Ah, explosions. Chrom. 10 minut gdzieś tak nagram, bo wtedy nie zatrzymałem stopram shattera na oko robić, nie wiem ile wtedy minut było. Też mi się wydaje, że tak 10 ewentualnie. O właśnie. Mach! Artefakt! No daj mi go! Noż kurde! No! Dobra. Dobra, tutaj. Odjebałem! Okej. Niu! Niu! Hej! Dobra, jestem tu, gdzie miałem być. No kurwa, ba, 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 ba. No. Jej, jaki słodki! Tak, 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 słodziutki jest, taki fajny! Chleb. No. Więcej! Ale się przybliżył? Ultra teleporter. Cztery minutki. Na nowym czasomierzu. Złe psy! Noż, kurde. No. To cię ma. Noż, kurde, ale mnie... Dźgnął w plecy chujem. No, jeszcze ciebie brakowało, wiesz? Ten atak jest taki upierdliwy. Daj mi wyjść. I teraz. Frajer, pizda, szmata. It's fell. No, coś ty zrobił! Wgniotłeś się w ścianę! Dobra, dobra, dobra. Mogłeś nawet, pozwalam ci. Da 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 da
Na. Śmiechaśne. Rybki, elektryczki. One mają fajny wyraz twarzy. Takie uśmiechnięte. Ba, 6 minut. Ej, nie wiem, co wtedy się z tym dźwiękiem stało. A! Wypycha mnie to! Może gdzie indziej pojechać, polecić, popłynąć. Tutaj w dół. No w dół! No. Jeżeli tu jest taka mała przerwa, to znaczy, że tu jest skrzynka. Zajebiste! Już mówię, co to robi. To robi coś takiego, że więcej dusz wypada z przeciwników. Kiedy dodane do Skyta sprawia, że jest o wiele większe... Tu dam Bane'a. Sprawia, że o wiele jeszcze więcej dusz jest. Zajebiście. Czaję takie coś. A ogólnie tak Bane wygląda, jak się załączy. No dobra, spoko. Czy to poprawnie zrobiłem? Tak. No to więcej dusz będę miał z przeciwników dzięki temu. Dziękuję. Cztery, sześć, trzy, sześć. Dobra. To w tym momencie zakończę ten odcinek. Tak więc do zobaczenia. Dajcie suba, lajka, komentarz. Na razie.